rok 2013 i kilka następnych to czas wielkiej transformacji. W transformacji chodzi o rozwój, a w rozwoju z kolei chodzi o podwyższenie poziomu świadomości. Co zatem należy czynić? Przede wszystkim powinniśmy dowiadywać się prawdy. W jaki sposób? Polecam 5 sposobów. Po pierwsze, wyłącz telewizor. Nie przesłyszałeś się. Z punktu trzeciego dowiesz się, dlaczego taka, a nie inna rada. Następnie włącz prawą półkulę mózgu. No to nie będzie łatwe, dlatego temat ten jest rozwojowy. Po trzecie, szukaj informacji w wolnych mediach. Po czwarte, słuchaj głosu własnego serca. Piąte, sam twórz własną rzeczywistość. Nie daj sobą manipulować. To twoje życie i ty masz prawo kreować je samodzielnie. Nie wierz innym, że musisz być taki jak oni. Zachowywać się tak jak oni. Mówić to samo co oni. Myśleć to samo co oni. I tak samo jak oni. Wierzyć w to samo co oni. Ubierać się tak samo jak oni. Robić to co oni. Bo tak każe system, tak każe program, tak każą schematy, tak każe telewizja, edukacja, kreatorzy mody, rodzina, jacyś idole, guru i Bóg wie kto jeszcze. Masz prawo do indywidualności. Jesteś absolutnie wyjątkowy i masz prawo tę wyjątkowość zamanifestować. I jeśli tą manifestacją własnego wnętrza nikogo nie krzywdzisz, masz pełne prawo spełniać się tak, jak zechcesz. Każdy z nas jest unikalny i ta różnorodność jest piękna. Wykorzystaj zatem swą wolną wolę i zdolność kreacji danej ci przez Twórcę i wykreuj coś własnego, cokolwiek, na co masz ochotę. Masz prawo być sobą, zatem pomaluj swój świat barwami, które sam wybierzesz. Przełamuj schematy, stereotypy, stare nieużyteczne programy. Rozwijaj swoją wyobraźnię i spełniaj swoje marzenia, nie patrząc na to, co powiedzą inni. Inni wszak mogą się mylić, a twoje serce wie najlepiej, co dla ciebie najlepsze. Twoje serce niech będzie twoim GPS-em na ścieżkach życia. Wszelkie informacje, zarówno te z zewnątrz, jak i te z wewnątrz, należy nieustannie weryfikować, przynajmniej na tyle, na ile w danym momencie to możliwe, między innymi poprzez analizowanie i porównywanie jednych z drugimi. Tam, gdzie zobaczycie wyraźną sprzeczność, tam powinno się wam zapalić czerwone światełko w mózgu. Sprzeczność co prawda wynika z logiki, czyli lewej półkuli mózgu, ale lewa półkula też przecież od czasu do czasu się na coś przydaje. Ponadto niczego nie rozpatrujcie jednopłaszczyznowo. Zauważajcie wieloaspektowość zjawisk. Starajcie się zawsze dostrzegać drugie, trzecie, a nawet jeszcze głębsze dno każdej sytuacji, informacji, doświadczenia. Doświadczenia życiowe są po to, żeby nas czegoś nauczyć, żebyśmy dzięki nim wzrastali. Dlatego jeśli my tej nauki z nich nie wyciągniemy, to doświadczenie będzie się w różnych formach powtarzało, dopóki nie zrozumiemy, jakie przesłanie dla nas niesie. Każde doświadczenie wzbogaca nas w treści, które są nam potrzebne w procesie ewolucji naszej istoty. Wypełniając się tymi treściami, zyskujemy coraz wyższy poziom świadomości i o to tutaj głównie chodzi. Z kolei wyższa świadomość oznacza też mniejsze cierpienie. Przebudzenie umysłu powoduje bowiem, że przestajemy się zadręczać wyimaginowanymi problemami. Co więcej, przestajemy sobie tworzyć te problemy w umyśle i zaczynamy żyć pełnią życia, rozumiejąc wreszcie, kim tak naprawdę jesteśmy i kim chcemy być i co chcemy tworzyć. Znacie te słowa, zmieniając siebie, zmieniasz świat? Jeśli zmienisz siebie, swój poziom świadomości, wtedy poziom świadomości globalnej podniesie się i automatycznie cała rzeczywistość zacznie się zmieniać. Ponieważ rzeczywistość jest fraktalna, pozytywne zmiany nastąpią na wielu poziomach i praktycznie we wszystkich dziedzinach życia. Jedna zmiana zawsze pociąga za sobą drugą. Zmiana jest jak kostka domina, ułożonego tak, że gdy przewróci się jedna kostka, natychmiast przewracają się kolejne, aż do ostatniej. I wszystko z miejsca wygląda inaczej, niekoniecznie jak pobojowisko. W zasadzie pobojowisko to my mamy teraz,
A naszym zadaniem jest wprowadzić tę jedną, jedyną kostkę domina, która jak fala przejdzie przez cały rząd kostek i spowoduje pozytywne zmiany. Bo tu nie chodzi tylko o jakąś bliżej nam nieznaną galaktyczną falę. Przede wszystkim to my mamy być falą. Tamta fala daje nam tylko potencjał, a kreować mamy sami. Zatem teraz jest czas fali. To wielka szansa na przyspieszenie naszej ewolucji, zarówno indywidualnej, jak i globalnej. Jest to czas na wielką zmianę. I zmiana ta zależy od nas.